Dzień dobry. Prawdopodobnie zastanawialiście się już, co możecie zrobić dla środowiska. Dla środowiska, które daje wam życie. Dla otaczającego was świata, który jest przepiękny, który jest bardzo ciekawy, ale jakże kruchy. Kruchy ze względu na zanieczyszczenia, które jako ludzie generujemy. Moi drodzy, na dzisiejszej lekcji porozmawiamy i pobawimy się fizyką. Fizyką, która może jest trudna, ale jakże piękna. Pobawimy się nią w sposób bardzo ciekawy. Będziemy wykonywać eksperymenty dotyczące właśnie energii. Energii, która jest dla nas bardzo ważna. Ważna dla naszego życia. Z tego powodu, że nasze życie jest jedną wielką przemianą energii. Albo całym cyklem przemian, zmian energii i jej postaci. Bo w sumie na tym ono polega. Jak myślicie, co będzie największym źródłem energii na naszej planecie? Nie będzie to wiatr. Nie będą to morza, ani oceany. Będzie to Słońce. Nasza najbliższa gwiazda, która oświeca naszą planetę, zarazem ją ogrzewając i dostarczając do naszej planety kolosalne ilości energii. To właśnie dzięki tej energii żyjemy i praktycznie możemy funkcjonować. Bez tej gwiazdy życia na naszej planecie na pewno by nie było. Ono jest dla nas bardzo ważne. Tylko w sumie, co się dzieje z tą energią, która trafia na naszą planetę? Oczywiście planeta się ogrzewa, ale przy okazji to promieniowanie, padając na rośliny, zachowuje się w bardzo ciekawy sposób. Wzbudza je do reakcji fotosyntezy, czyli reakcji odżywiania dla tych naszych roślinek. Odżywiania, podczas którego rośliny łapią z powietrza dwutlenek węgla, wyciągają z niego sam węgiel i budują z niego swoje komórki, które prawdopodobnie później zjemy, albo jakieś inne zwierzę zje. Czyli ta energia zmieniła się. Ta energia padająca jego promieniowania zmieniła się w postać całkowicie inną. Zmieniła się w energię chemiczną, która będzie budowała te rośliny. Jedząc rośliny, oczywiście dostarczamy tą energię chemiczną do naszego ciała, dzięki czemu możemy zasilić nasze organizmy do tego, żeby wykonywały przeróżne czynności i przede wszystkim, żeby wykonały jakąś pracę, bo my możemy właśnie dzięki temu na przykład podnieść nawet rękę, co zarazem będzie wykonaniem jakiejś pracy, albo uderzyć w stół, co też będzie wykonaniem jakiejś pracy. I moi drodzy, przy okazji nastąpi kolejna zmiana energii, bo ta energia chemiczna zamieni się na przykład w energię potencjalną, jak ja coś podniosę. Jak zacznę to, jak to wypuszczę z ręki, to ta listewka uderzyła w stół, rozpędzając się, zamieniając energię potencjalną w kinetyczną, która później zamieniła się w uderzenie ze stołem, zderzenie ze stołem, które później podgrzało prawdopodobnie ten stół, a przy okazji wydało jeszcze jakiś dźwięk. Ta energia nie ginie, ta energia się zmienia i cały czas podróżuje przez wszechświat, praktycznie wraz z nami, ale my jako ludzie wykorzystujemy ją w przeróżne rodzaje, bo my właśnie potrzebujemy energii, właśnie wielu rodzajów energii do tego, żeby wykonywać nawet za nas jakąś pracę. Potrzebujemy energii, którą zamienimy w energię jakąś mechaniczną, gdy będziemy podróżować jakimś samochodem. Potrzebujemy energię elektryczną, która będzie zasilała nasze urządzenia elektryczne, elektroniczne, które są wszędzie wokół nas, w naszym społeczeństwie, dzięki którym ułatwiamy sobie oczywiście życie. Potrzebujemy tej energii. Coraz więcej potrzebujemy tej energii. Ale warto pozyskiwać energię oczywiście w rozsądny sposób. Właśnie dlatego dzisiaj porozmawiamy o kilku rodzajach energii. Zaczniemy od energii cieplnej, która będzie związana z temperaturą, ale to nie jest to samo. Bo powiemy, że coś bardziej gorącego, coś bardziej, co ma wysoką temperaturę, będzie posiadało więcej ciepła. Coś bardziej zimnego będzie tej energii cieplej posiadało mniej po prostu. Jest to bardzo ciekawe. Tylko jak wyzwolić to ciepło?
Mamy na to kilka sposobów i prawdopodobnie już używaliście ich od dzieciństwa. Bo jak zmarznęliście gdzieś na dworze, to prawdopodobnie pocieraliście ręka o rękę. I moi drodzy, tym samym wykonywaliście też pracę przeciwko sile tarcia. Tutaj między waszymi łapkami zaczynało się robić ciepło. Temperatura moich dłoni właśnie dzięki tarciu się podniosła. Mógłbym to samo robić, pocierając ręką o stół. Albo, tak jak jaskiniowcy, mógłbym spróbować rozpalić ogień. I oczywiście mógłbym wziąć patyczek i wziąć drwienko i poruszać tym drwienkiem patyczkiem o drwienko i tak robić przez kilkanaście godzin pewnie, aż tutaj pojawiłaby się jakaś mała iskierka i zacząłby lecieć dym, co wnioskowałbym po tym, że to drewno zbliża się do temperatury swojego zapłonu, czyli do jakichś 400 stopni Celsjusza. Ale jestem współczesnym jaskiniowcem i mam do tego wiertarkę. I to samo drwienko i tym razem tutaj kołeczek, który jest zamontowany, pozwoli nam tutaj przywołać chociaż troszkę dymu. Cudownie. Właśnie w ten sposób wykonałem tutaj na tyle pracy, że to drewienko się aż zwęgliło. Tutaj kołeczek zrobił się cały czarny. Jak myślicie, czy wykonanie dowolnej pracy będzie wiązało się ze stratami energii na ciepło? Praktycznie tak. Nawet mówimy o sprawności silnika. Sprawności to znaczy ile zbędnej energii zmarnujemy na ogrzanie się silnika. Walczymy z tym, żeby sprawność była jak największa, żeby jak najmniej marnować tej energii, żeby jak najbardziej wydajniej spalić na przykład benzynę albo coś innego, powiedzmy, w jakiś inny sposób zasilić elektrycznie auto czy jakiś pojazd, żeby ta energia była jak najwydajniej spożytkowana. Ale ta praca zamienia się bardzo często właśnie na ciepło. Na energię cieplną, która jest dla nas bardzo ważna. I moi drodzy, tylko co jest dla nas takiego bardzo intuicyjnego, a przy okazji gorącego? Oczywiście będzie to ogień. Ogień taki sam, który prawdopodobnie jaskiniowiec chciałby wyzwolić, pocierając patyczek o drewienko. Ja, jak już wam wspominałem, jestem bardziej współczesnym jaskiniowcem i mam przygotowaną po prostu zapalniczkę, którą odpalę tutaj świeczkę. Świeczkę, która działa w bardzo ciekawy sposób, bo tutaj jest tyle zjawisk fizycznych, że można by o tym mówić kilka godzin. Ale upraszczając, moi drodzy, właśnie energia chemiczna w parafinie tej świeczki, która jest zaklęta, zostaje zmieniona tutaj właśnie przy użyciu tej plazmy, którą jest ogień, można by ją nazwać, właśnie też w ciepło. Ale dobrym pytaniem byłoby, jak moglibyśmy się ogrzać od świeczki? To jest zarazem pytanie, jak transportuje się ciepło? No moi drodzy, najprościej można by było wziąć coś do ognia włożyć, na przykład drewno. I to drewno prawdopodobnie za krótką chwilę samo zacznie się palić. Dlaczego? Bo na tyle tutaj dużo energii cieplnej zostało przekazane, że i drewno będzie miało temperaturę powyżej swojego zapłonu, no i prawdopodobnie też zaczęłoby tutaj zachowywać się jak zapałka. Ale oczywiście można włożyć coś innego do tego ognia, nawet rękę. Rękę, która zarazem właśnie teraz będzie dobrym przykładem, czy to drewno, czy ręka, na przewodnictwo cieplne, które zajmuje czas, bo dostarczenie energii cieplnej będzie zajmowało właśnie czas. Dzięki temu na krótką chwilę mogę wsadzić palec przez ogień, się nie parząc. Z prostego powodu. Mój palec nie zdążył otrzymać tutaj na tyle energii, żeby temperatura wzrosła powyżej takiej, która zniszczy moje komórki skóry. Mamy doskonały przykład na przewodnictwo cieplne. Ale to nie koniec. Od świeczki można się ogrzać jeszcze w inne sposoby. Drugim sposobem na ogrzanie się od świeczki będzie konwekcja. Konwekcja, która związana jest z rozgrzaniem jakiejś substancji. W naszym przypadku będzie to powietrze.
Jak zgasiłem teraz świeczkę, to nawet widzimy konwekcję dla tego zanieczyszczenia powietrza, którym jest dym. Trzecim sposobem na ogrzanie się od świeczki będzie promieniowanie. Promieniowanie, które znamy już ze słońca, bo świeczka daje dużo światła. My nie musimy wkładać palca do świeczki albo do ognia, albo siadać nad ogniem, żeby się ogrzać od niego. Wystarczy, że będzie docierało do nas promieniowanie w zakresie podczerwonym do naszego ciała od tej świeczki. Dzięki temu się też ogrzejemy. Podobnie jak nasza planeta właśnie ze Słońca. Każdy z Was domyśla się, że z transportem ciepła spotykamy się w każdej chwili naszego życia. Nawet proste podanie rąk będzie wymieniało ciepło między nimi. Przecież czujemy, że jedna ręka może być cieplejsza, a druga zimniejsza. Moi drodzy, przewodnictwo cieplne będzie występowało w każdej chwili, nawet między ręką a stołem, między powiedzmy ręką a jakimś innym przedmiotem. I zależy od przewodnictwa cieplnego bardzo dużo. Mam przygotowane tutaj dwa krążki, dzięki którym lepiej zrozumiemy i zobaczymy przewodnictwo cieplne. Ten krążek wykonany jest oczywiście z drewna, a ten jest wykonany z metalu, którym jest aluminium. One oba mają takie same wymiary, mają tą samą objętość, co jest dość ważne. Moi drodzy, teraz rozglądnijcie się dookoła Was i poszukajcie przedmiotu, który jest wykonany z metalu i właśnie na przykład z drewna. Może to być noga i blat od ławki albo od jakiegoś krzesełka. Dotknijmy teraz każdy z tych przedmiotów w jednej chwili. Czujemy, że część wykonana z metalu jest oczywiście zimniejsza. Część wykonana z drewna jest cieplejsza, jest bardziej przyjemna w dotyku. Jest to efekt, który znamy z wieczornych podróży do łazienki. Gdy idziemy po drewnie, po panelach albo po dywanie, to jest nam w stopy ciepło. Gorzej, jak staniemy na płytki, które są bez ogrzewania podłogowego i nagle robi nam się zimno. Dlaczego? Okazuje się, że nasze stopy spotkały się z o wiele lepszym przewodnikiem ciepła. Ale żeby zobaczyć przewodnictwo cieplne, na tych dwóch krążkach mam przygotowane dwie kostki lodu. Kostki lodu, które w jednej chwili umieszczam na tych krążkach. I oczywiście powiedzieliśmy sobie, że drewno było cieplejsze. Więc sprawdźmy, która kostka lodu roztopi się szybciej. I moi drodzy, okazuje się coś bardzo ciekawego, że kostka lodu tutaj na krążku aluminiowym już się topi. Kostka lodu na drewienku nawet nie puściła ani jednej kropelki. Dlaczego? Przecież przed chwileczką mówiliśmy, że drewno było cieplejsze, ale tylko w dotyku, ponieważ jest to nasze odczucie. One miały tą samą temperaturę, były w tym samym pomieszczeniu. Jednak różnią się przewodnictwem cieplnym. To dobrym przewodnikiem ciepła jest aluminium, a z bardzo słabym, wręcz izolatorem jest drewno. Co za tym idzie? Jeżeli chcemy się odgrodzić na przykład od ciepła, albo tak sprawić, że ciepło się nie wydostanie, to możemy użyć raczej właśnie jakiejś rączki drewnianej, jakiejś ściany drewnianej, a jeżeli chcemy przetransportować ciepło, to wykorzystamy metal, który praktycznie stopił nam już tą kostkę lodu. Oczywiście różne metale będą miały też różne przewodnictwo cieplne. Okaże się to w drugim doświadczeniu. Tutaj mam przygotowany pręt wykonany ze stali i pręt wykonany z miedzi. Podwieszone są tutaj na plastelinie gwoździki. Plastelina tutaj jest po to, żeby łatwo się mogła roztopić, jak ją tylko ogrzejemy. Już nam krążki nie będą potrzebne do tego doświadczenia. Widzimy, że znikła nam kostka lodu na podkładce metalowej, a my zajmiemy się właśnie gwoździkami podwieszonymi na tych dwóch prętach. Oczywiście muszę porządnie rozgrzać te pręty. Użyję do tego palnika, który będzie teraz ogrzewał w tej samej chwili oba pręty. Lepszy przewodnik ciepła szybciej dostarczy je i tam spadną gwoździe po prostu jako pierwsze.
Zobaczmy, co jest lepszym przewodnikiem ciepła? Miedź czy stal? Może ktoś z Was się już domyśla. Może ktoś dopiero się nad tym zastanawia. Widzimy, że odpadł pierwszy gwoździk z pręta miedzianego. Zobaczmy, który będzie drugi. Uwaga, uwaga. Ciepło rozchodzi się tak bardziej szybko, szybciej właśnie w pręcie miedzianym. Ja bezpiecznie mogę dotknąć w tym miejscu nawet tej rurki, bo tam jeszcze ciepło nie dotarło. Przed chwileczką odpadł pierwszy gwoździk ze stali. Ja bezpiecznie mogę tutaj palcem dotykać, bo w tym miejscu ten metal jeszcze jest zimny. Tam, gdzie już jest, tam, gdzie już nie ma gwoździka, to tam palca nie położę. Tam pewnie jest już bardzo rozgrzany ten pręt. I to jest bardzo dobry przykład przewodnictwa cieplnego. Taki wręcz nawet podręcznikowy. Przejdźmy do kolejnego zjawiska, które jest przepięknie nazwane konwekcją. No słowo prawie jak jakiś kwiatek. Ale moi drodzy, to zjawisko jest bardzo ważne. Bo bez tego zjawiska niestety mamy efekt zanieczyszczeń powietrza, smog. Właśnie to, gdy nie ma konwekcji, to wtedy powietrze się nie miesza i po prostu kisimy się w tym, w co wyemitowaliśmy. Ale zobaczmy je na innych przykładach. Pierwszym przykładem, bardzo książkowym, jest taka rurka szklana, która ma w środku wodę. Żeby lepiej było widać ruch tej wody, dam tutaj kilka kropel barwnika spożywczego, dzięki czemu będziemy mogli zobaczyć, jak ta woda będzie się poruszała. Następnie wezmę, użyję ponownie tutaj palnika, który będzie tym razem właśnie ogrzewał tą rurkę w ten sposób, aby móc ruszyć wodę właśnie, żeby zaczęła się podnosić. Nagle pojawia się konwekcja związana z tym, że woda w tym miejscu jest ogrzana, będzie się unosiła. Następnie ta woda już pchnęła ten barwnik i nasza woda z barwnikiem zatoczyła koło, albo bardziej kwadrat w tym wydaniu. Dzięki czemu widzimy ruch cieczy, która podróżuje tutaj czym w centralnym ogrzewaniu. Jest to bardzo dobry przykład na konwekcję, czyli unoszenie się substancji dzięki temu, że ta substancja ma wtedy mniejszą gęstość i może też się unosić. Ale oczywiście to zjawisko jest wykorzystywane nie tylko właśnie w centralnym ogrzewaniu. Wykorzystujemy je chociaż do latania. Do latania w balonach na rozgrzane powietrze, w mongolfierach. Jeżeli chcielibyście zbudować w domu balon na rozgrzane powietrze, potrzebujecie tylko dwa worki do śmieci, kawałek taśmy klejącej oraz suszarkę, która będzie dmuchała ciepłym powietrzem. Następnie sklejamy ze sobą te dwa worki, dzięki czemu dostajemy właśnie balon. Wystarczy już tylko napompować ten balon przez zostawiony specjalnie tutaj otwór suszarką. Będziemy mieli zaraz, mam nadzieję, latający pojazd. Wkładam suszarkę do wnętrza balonu i ładujemy ją gorącym powietrzem. I balon odleciał nam już pod sufit. Możliwe, że za krótką chwilę upadnie. Jak powietrze wróci do swojej temperatury. O, widzę, że wylądował za moimi plecami. Tym samym przechodzimy do trzeciego sposobu na transport ciepła. Do promieniowania. Światło. Co to jest? Czy to jest cząstka? Czy to jest fala?
Można powiedzieć, że i cząstka, i fala, bo z jednej strony mamy fotony, które będą uderzały, będą padały na coś, ale z drugiej strony mamy też zachowania światła bardzo typowe dla fali. Czyli jest to coś bardzo ciekawego. To zjawisko nawet możemy nazwać dualizmem korpuskularno-falowym światła. Jednak, moi drodzy, z tego powodu, że światło jest też falą, możemy powiedzieć coś o długości tej fali. I jeżeli będziemy mieli długość fali, która jest w zakresie widzialnym, to nasze dwa detektory promieniowania elektromagnetycznego, czyli oczy, będą mogły coś widzieć. Ten stół odbija światło. Na przykład dzięki temu widzimy, że jest on zielony. Czyli dzięki temu widzimy też różnego rodzaju kolory. Ale oczywiście, moi drodzy, są długości światła, których my nie jesteśmy w stanie dostrzec. I w takiej długości światła podróżuje między innymi właśnie ciepło. Podróżuje pod czerwienią. Przy okazji, jeżeli chcielibyśmy dostrzec podczerwień, to wystarczy, że wezmę zwykły pilot, na przykład do telewizora do ręki i zaświecę nim do kamery. Okazuje się, że pilot nagle zaczął świecić na żywo. Nie zobaczycie tego efektu. Możecie klikać i wasze oczy nie dostrzegą tego, że ta dioda świeci. Tylko świeci światłem niewidocznym dla człowieka. W momencie, w którym użyjemy właśnie jakiejś matrycy, na przykład kamery, to dzięki temu możemy dostrzec, że pilot zaczął świecić. Moglibyśmy wziąć taką kamerę, która będzie wyskalowana w tym zakresie długości fali światła, dzięki czemu będziemy mogli dostrzec ciepło dookoła nas. I właśnie w ten sposób działają kamery termowizyjne. Pokazują nam bardzo wąski, wybrany zakres światła w podczerwieni, dzięki czemu możemy zobaczyć rozkład ciepła dookoła nas. Przy okazji to jest bardzo dobry termometr. Termometr, którego każdy piksel obrazka jest osobnym pomiarem temperatury. Ja między innymi wyglądam bardzo jak ciekawy jakiś taki potworek w tej kamerze, ale pewnie zmierzymy sobie, czy też zobaczymy sobie kilka innych przykładów dla tej kamery termowizyjnej. Świat w termowizji jest bardzo ciekawy. Ja na przykład wyglądam w ten sposób. Przy okazji można by zmierzyć mi nawet temperaturę i można by dowiedzieć się, jaki jest rozkład ciepła na mojej twarzy. Często w popkulturze spotyka się właśnie postacie, które potrafią widzieć w termowizji. Potrafią widzieć ciepło. Dobrym przykładem będzie Predator, który widział swojego konkurenta, pana Arnolda Schwarzeneggera, właśnie w termowizji. Wtedy pan Arnold Schwarzenegger schował się przed tym Predatorem, używając błota, co byłoby fizyczną głupotą, ponieważ nie wystarczy posmarować się błotem, żeby schować się przed Predatorem. Oczywiście możemy dostrzec właśnie tutaj w termowizji różne ciekawe rzeczy. Mógłbym na przykład dotknąć stołu ręką i rozgrzać go w tym miejscu właśnie dzięki przewodnictwu cieplnemu. Stół jest czysty, ale ręka się odbiła, rozgrzała to miejsce. Moglibyśmy nawet prawdopodobnie jakąś wiadomość przekazać w ten sposób. Ale wracając do naszego Arnolda Schwarzeneggera. Jeżeli by posmarował się tylko po twarzy błotem, to oczywiście to miejsce by się obniżyło, temperatura tego miejsca, ale wciąż byłby widoczny. W praktyce pasowałoby się za czymś schować. I co mogło być dobrym tutaj przykładem do schowania się? Może mógłby być to worek. Worek czarny. Założę go. Teraz kamera normalna mojej twarzy już nie widzi, bo się schowała za workiem czarnym. Jednak kamera termowizyjna wciąż mnie rozpoznaje. Dlaczego? Worek nie wystarczył do tego, żeby zatrzymać promieniowanie cieplne z mojej twarzy. Dobrym rozwiązaniem byłoby lustro, bo oczywiście ciepło będzie zachowywało się jak inne światło, jak światło widzialne. I jeżeli ja bym odbił tutaj w lustrze na przykład coś, co nieco, to też mógłbym spróbować odbić ciepło. W momencie, w którym ja schowam się tutaj za lustrem przed kamerą, no to kamera już mnie nie widzi. Widzi sama siebie tak naprawdę.
czyli ciepło też będzie się odbijało. Jest to bardzo ciekawe, a ja tak naprawdę mogę się ukryć przed Wami za lustrem. Jak myślicie, do czego możemy wykorzystać taką kamerę termowizyjną na co dzień? Na przykład przy budownictwie. Moi drodzy, kamera termowizyjna może posłużyć do tego, żeby lepiej zrozumieć, gdzie ucieka ciepło w naszym domu. Mam tutaj przygotowane trzy makiety domków. Drewniany, ceglany i taki sam ceglany, tylko jeszcze pokryty warstwą styropianu. Tak jak już mówiliśmy, będziemy mieli materiały, które są dobrymi przewodnikami ciepła i też dobrymi izolatorami. Dobrym izolatorem na pewno będzie drewno oraz sam sobie styropian. Jednak cegła będzie dobrym przewodnikiem ciepła. Jak spojrzymy na te domy w kamerze termowizyjnej, to wydaje mi się, że możemy bez problemu rozpoznać, który będzie najbardziej gorący na zewnątrz. Jak myślicie, który domek powinien być w kamerze najjaśniejszy, to znaczy mieć najwyższą temperaturę na zewnątrz? Teraz w każdym z tych trzech domów jest ustawiona temperatura 57 stopni Celsjusza. Jak spojrzymy na te domki, to od razu możemy dostrzec różnicę. Główną różnicą będzie temperatura na zewnątrz. W środku mieliśmy domek styropianowy, który na zewnątrz będzie miał jakieś 27-28 stopni. W domku drewnianym jest wyższa temperatura, bo jest tam około 35 stopni. Ale najwyższą temperaturę spotykamy w domku tylko w domku bez izolacji jest tam około 40 stopni na zewnątrz, 42-43 stopnie. Są oczywiście miejsca w domach, które są bardziej rozgrzane i są miejsca, które są chłodniejsze. Będzie to związane z występowaniem takich mostków ciepła jak drzwi, okna czy jakieś dziury w elewacji po prostu. Moglibyśmy również zmierzyć dosłownie, ile prądu zużywają nasze domy na ogrzanie się. Też będzie to energia, którą po prostu pobiorą. Oczywiście najmniej tej energii będzie potrzebował domek, który ma przeprowadzoną termomodernizację. Domek ocieplony styropianem. Podsumowując naszą lekcję o energii, lekcję o cieple. Nasze życie polega na wielkiej przemianie energii. Cały czas zmieniamy tą energię. Cały czas nasze życie ją transportuje. Ważne, żebyśmy wykorzystywali ją z rozwagą. Jeżeli potrzebujemy się ogrzać, to róbmy to, wykorzystując jak najlepsze z możliwych technologii. Myślmy o tym, żeby nie tracić na darmo tego ciepła, które już zdobędziemy nawet z procesu spalania. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja, tak ważne jest ocieplenie, żeby ten transport ciepła, ta ucieczka ciepła z naszych domów była jak najniższa. Do zobaczenia.